Mamy przedstawić położenie punktu zaznaczonego na osi liczbowej za pomocą ułamka zwykłego i ułamka dziesiętnego. Zatrzymajcie film i spróbujcie najpierw sami. No dobrze, teraz zróbmy to zadanie razem. Widać na tym rysunku, że wartość punktu, o który zostaliśmy zapytani, jest wyższa niż 4 i niższa niż 5, więcej niż 4 i mniej niż 5. A odległość pomiędzy 4 i 5 podzielona jest na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 równych odcinków. W takim razie każda z tych pionowych kresek oznacza kolejną dziesiątą część całości. I w takim razie tutaj jest 4, tutaj jest 4 i 1 dziesiąta, a tutaj jest 4 i 2 dziesiąte. Możemy zatem przedstawić położenie punktu zaznaczonego na osi liczbowej za pomocą ułamka zwykłego, albo właściwie za pomocą liczby mieszanej jako 4 i 2 dziesiąte. Jeżeli chcielibyśmy zapisać tę liczbę w postaci ułamka dziesiętnego, to będzie to 4 i po przecinku na pozycji dziesiątych dwójka, bo mamy 2 dziesiąte. No i tyle. Zadanie wykonane. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Polecenie jest takie samo jak poprzednio: mamy przedstawić położenie punktu zaznaczonego na osi liczbowej za pomocą ułamka zwykłego i ułamka dziesiętnego, ale tym razem oś liczbowa jest trochę inna. Spróbujcie zorientować się sami, co jest inaczej. Zatrzymajcie teraz ten film i najpierw samodzielnie odpowiedzcie na to pytanie. Tym razem zaznaczony na osi punkt nie znajduje się pomiędzy liczbami całkowitymi, pomiędzy całościami, tylko pomiędzy ułamkami. Dokładnie pomiędzy dwoma różnymi dziesiątymi pomiędzy 3 i 2 dziesiąte i 3 i 3 dziesiąte. Odległość pomiędzy 3 i 2 dziesiąte i 3 i 3 dziesiąte podzielona jest na 10 równych odcinków czyli każda z tych kresek oznacza 1 dziesiątą, 1 dziesiątej, czyli 1 setną. Ponieważ operujemy setnymi, to możemy zapisać 3 i 2 dziesiąte jako 3,20 setnych, a 3,3 ,3 jako 3,30 setnych. W takim razie tu jest 3,20 setnych, tu jest 3,21 setnych, a tutaj 3,22 setne. Możemy przedstawić położenie punktu zaznaczonego na osi liczbowej za pomocą ułamka dziesiętnego jako 3,22 setne. Możemy też oczywiście zapisać tę liczbę jako liczbę mieszaną. Byłoby to wtedy 3 i 22 setne. Jeszcze inaczej można podejść do takiego zadania w taki sposób, że zaczynamy w punkcie 3,2 albo 3 i 2 dziesiąte i do tego dodajemy jedną setną i jeszcze jedną setną, czyli razem dwie setne, czyli razem będzie to 3 dwie dziesiąte i dwie setne. No i gotowe. Przedstawiliśmy położenie punktu zaznaczonego na osi liczbowej za pomocą ułamka zwykłego i ułamka dziesiętnego.